Trening koordynacji ruchowej podczas zajęć salsy to jeden z elementów warsztatów skierowanych do olsztyńskich seniorów. Trwa program Aktywne Lato. W jego ramach odbywają się bezpłatne zajęcia, które są dedykowane osobom powyżej 60 roku życia. Po prostu ich aktywizujemy ruchowo, mentalnie, żeby się czuli dobrze na zajęciach, tak? Troszeczkę więcej wiary w sobie wtedy mają, tak? Budujemy ich, takie mówię, więcej wiary, poczucie jakiejś wartości. No i o to nam chodziło. Chyba się udało. Z pewnością udało się, bo uczestnicy zajęć nie ukrywali swojego entuzjazmu, bo instruktorzy z klubu tańca sportowego Power Dance Agora zadbali o bogatą ofertę zajęć, które obejmują wiele ciekawych aktywności, w tym właśnie taniec, a także gimnastykę i ćwiczenia wzmacniające kręgosłup. Jak się panie bawią? Doskonale, wspaniale. Dobrze się tańczy, bo lubię muzykę, taniec. A co pani osobiście dają takie warsztaty? Energii. Zadowolenie, uśmiech. Wspaniale, proszę panią, bawimy się. Od początku chodzimy, zajęcia są wspaniałe. Tym bardziej, że my jesteśmy już w takim wieku, że nam potrzeba wyjść z domu, zrelaksować się. I tańce są wspaniałe, ćwiczenia przede wszystkim i na kręgosłup, i na wszystko. Jesteśmy bardzo zadowolone. Do końca lipca jeszcze sierpień przed nami. O, ja cały czas od początku się bawię. Już jestem w tej chwili już po gimnastyce i jeszcze z dół przyleciałem. Także to jest moje, jeszcze o 12 teraz tam nowe coś otworzyli, też idę. Bardzo dobrze, świetna impreza. Jesteśmy bardzo zadowolone, że możemy uczestniczyć w takich imprezach. Dlaczego pani się zdecydowała właśnie, by wziąć udział w takich warsztatach? No przede wszystkim poprawa kondycji swojej fizycznej, ale też nauka tańca, bardzo przydatna. Jak po zajęciach? Super, bardzo. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Pani daje osobiście te zajęcia? Radość życia. Jest po co wstać. Spotkania z ludźmi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dużo ruchu, nie ciężkiego też, summa summarum, także naprawdę bardzo dobre zajęcia są. Uważam, że dla wszystkich są przydatne. W naszym wieku to już trzeba coś robić. Jeżeli ktoś nie ma siły na więcej, więc robi to, co może. A dlaczego seniorzy zdecydowali się na takie aktywne warsztaty? Dlatego, że wariatnie ćwiczymy codziennie rano. O 9:00 w tym domu środowiskowym, nie? No i jest świetnie i wychodzi na to, że te same ćwiczenia mamy tutaj. Czekaliśmy od dawna, wie pani, jako seniorzy w domu, co mamy się nudzić, rozrywka i także wszystko na plus, oby jak najdłużej to było. Co panu to daje osobiście? Dobre samopoczucie, jestem zresztą po operacji na sercu, to cięte i kazali mi ćwiczyć i jestem non-stop w tym. Ruszam się. Może trochę zdrowie mi się poprawi. Myśli pani, że to dobry pomysł, właśnie spędzenie czasu wolnego? Bardzo dobry pomysł. Spotykam jakieś kobitki, rozmawiamy, komentujemy, co się dzieje. Bardzo dobra forma spędzenia czasu. I świetna atmosfera. Luz, uśmiech przede wszystkim. Muzyka, bezstresowo. Tak. Same korzyści. Aż przyjemnie się poruszać. Duża dawka ruchów w rytm żywiołowej muzyki pomaga skutecznie spalić zbędne kalorie, zadbać o sylwetkę i poprawić koordynację ruchową. Co pani dają takie ćwiczenia? O, dużo dają. Po prostu jak siedziałam w domu, to właściwie wszędzie mnie coś bolało. Teraz jestem ruchliwa. Jak... Nic nie boli? Nic, no troszeczkę. Ale jest lepiej? Ale jest lepiej, jest bardzo dobrze. To samo zdrowie, sama przyjemność. Poczucie, no nie wiem, radość po prostu, połączenie głowy z ciałem, synchronizacja ruchowa, same dobre rzeczy, same korzyści dla organizmu. Zajęcia odbywają się w hali Urania na Małej Arenie. Jeżeli zdecydujemy się na udział w zajęciach, to trzeba pamiętać o zabraniu obuwia na zmianę i maty do ćwiczeń. Harmonogram zajęć znajduje się na stronie internetowej powerdance.auchten.pl.